to było takie uczucie, jakby chciało mi się siku. Poszedłem do toalety, nie mogłem się wysikać, się popłakałem. Myślałem, że coś się popsuło. Jaki basenik ma fajny? Tu na pewno rozpier... dopaminę. Nie widać dupcie. Szczerze, Riefsa nie ma nic zagadania, jak po czymś takim. Bolała go dupcia o to, że wpierdolił i mnie zgłosił i mnie zbanowali, bo widzieli... Halo? Szatanie, ściągaj mi gaci. Jak tam? How is it going, guys? Everything good? Telefon do mikroskładu, gdzie już są? No mogę... Mogę napisać do suchara. O, wysłał mi zdjęcie! Mikro ziomek wysłał mi zdjęcie! Witam. Halo, mikrokolega! Siemano! A czemu ty dzwonisz do mnie? A tyle tak. Wyraźnie, co ja mówiłem? Ale ma furę suchar, co? No, ale jak? A czemu ty z tyłu jedziesz, a nie z przodu? No bo pinga ma... Rebę taką, wiesz? Lokomocyjną ma? Ne. I gdzie ona siedzi? W przodzie. Aha. Jak na razie? Umyty? Weź już, nie gadaj tak. Ale normalnie gadam chyba, czy nie? Umyty jestem, ogarnik. Jaki jesteś? Umyty. No to bardzo dobrze, no. A gdzie wiecie, gdzie jesteście już? Gdzie jesteście już? Nie, jesteśmy jeszcze w moim mieście. W Baninie? Nie, w Baninie. To gdzie? Kartuza. Kartuza, aha. To wy dopiero? Wyjeżdżacie? Tak. Aha, w rajtuzach są. Wy dopiero wyjeżdżacie, no dobra. A gdzie idziecie, będziecie? W Warszawie, nie? Aha, w Warszawie. Okej. No to pogadali. Ej, dobra. Ja muszę iść, ale muszę coś napisać dla suchara. Dobra, pa. Ej, kurwa, nie go suchar zabierze do tego, Dominik Stokłosa. Może spróbuj wziąć mikrusa do Kopernika w Warszawie. Czy nie? Taki plan ma? Neta może nie być tam. No z tym netem, to jest dobry pomysł, się wydaje, czy nie? Nie, od kiedy wróciliśmy od mamy, mam człowieku taki atak alergii mam rano. Czy chciałem się ogolić, nie? Ale mówił tak do mnie wczoraj, że jest maszynka do golenia. Mówię, kurwa, nie ma. On mówi tak, ktoś ty szukałeś? Ja mówię, no nie ma. On mówi, jest. Ja mówię, dobra, to rano poszukam. No i szukałem i nie ma. Ludziom w ogóle o, widziałem na Twitterze, że jak byłem przed ten gift poll był, nie? Ten gift poll był, ta afera, no to dobra, tam akurat ziomek zachował się jak totalny przygub, ten właściciel tej firmy. Ale ja widziałem, teraz zaczęły skakać jakieś takie, wiesz, i ulecznie na Twitterze zaczęły pisać o tym, jak one były żegnane firmy i tak dalej. Na przykład, nie wiem, każda ten, jak się nazywa, każde w ogóle wyrzucenie z pracy, w szyku jest wielka afera teraz, awantura, nie wiem czy widzieliście. Że na przykład, nie wiem, ty teraz oburzona, bo na przykład pani, tak by, nie że wypowiedziała, czekaj, ja to zaraz znajdę może nawet. Tak by wrzuciła ją z pracy. Wrzuciła, no tak brzydko powiedziane, ale po prostu zwolniła ją w totalnie kulturalny sposób, po prostu pisząc wiadomość na Messengerze. A nie wiem, czy to znajdę. A ludzie po prostu już totalnie się odkleiło, nie? To była normalna wiadomość zupełnie. Tak, to jest to. Nawiązując do sytuacji z pana Dariusza z Giftpolia, została zwolniona 2 lata temu, z dnia na dzień przez mojego prywatnego Messengera, więc XD. Klaudia, dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, więc to jest dobry moment na zakończenie naszej współpracy. Dziękuję za twoje wsparcie pomimo nowej pracy. Prośba o zwrot sprzętu. Prześlij swoje lutowe godziny, chciałbym zakończyć życzenie do 10.03. Pozdrawiam. No i co tu jest nie tak? Nic nie wiem, na jak ona była, na jakiej umowie była, czy co. Coś, jak okres wypowiedzenia i tak dalej. Nie wiem. No na dyma cypka totalnie k***a na te, nie? Na cyfry. Dobra kochani, my mamy tu walczyć, a my chcę patrzeć na kobietę. No właśnie, musimy walczyć. Ale cypek wie, że ja mam okres już, bo ja mówiłam mu przez telefon dzisiaj. Jak płyczek to tak mówić, kochanie. A może na serio go kocha? Ale płyczek ja jest na razie, skarbie. Skarbie, normalnie kochanie, dobra, nie chcę gadają, nie wiem. Wie, że to no k***a może. No nie wiem, co im tego. Dymu cypko nadajcie. Teraz jesteśmy razem, jakie pytania już tyle razy powtarzamy, wiecie, że już w kwietniu do cypka. Tak, jedzie. Strasznie wczoraj zaklałem, baliłem blanki do 5 rano. Film mi się urwał jak leżałem w rurze, teraz mnie krzyż napierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko. Niektórzy mówią, że nie można klać jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Krzychu, co się może... Krzychu, co się może zdarzyć, jeśli będę oglądał porno... No, notorycznie pornografię. Krzychu, co się może zdarzyć, jeśli będę oglądał notorycznie porno... Grafie. Ripson, patrz, jest ogólnie szereg rzeczy, które się może wydarzyć, ja ci o tym mogę oczywiście opowiedzieć, no. Ale dam ci lepszy materiał, dam ci na przykład, o, jesteś pewien, że twoje dziecko w tym momencie nie ogląda pornografii? No właśnie, a ty masz takiego niegrzecznego. Ponad połowa ankietowanych przyznała się, że miała chociaż raz kontakt z pornografią, co trzeci... Ja miałem kontakt z pornografią, jakoś w 4-6, wtedy aramy weszły dopiero, pamiętam. Byłem u babci i koledzy mi wysłali link do RedTube. I ja wtedy wszedłem na to RedTube, obejrzałem, bo byłem sam, obejrzałem to trochę, stanął mi i to było takie uczucie, jakby chciało mi się siku. Poszedłem do toalety, nie mogłem się wysikać, się popłakałem, myślałem, że coś się popsuło. Ja pierdolę.
Ale jaja wtedy były. My tak, k***a, no sikać nie mogę. Powiedzieć, k***a, się popsuł. No, no ale tak to wyglądało kiedyś, no. I miałem wtedy kontakt w wieku 12, no tak, ile się ma w 4-6? No tak, k***a, nawet ma mniej niż 12. Niestety co? Z tych badań wynika także, że pornografia staje się dziecięcym sposobem na zabicie czasu. Nuda jest trzecim najczęściej wskazywanym powodem, dla którego młodzież sięga po materiały erotyczne. Na przykład ja miałem tak, na przykład nudziło mi się, na przykład oglądałem człowieku komentarz na się, albo na przykład nie wiem, sprawdzałem co u Suzy na łapie. No dobra, to się zgadza akurat. Ale na przykład tak, że po prostu z nudów oglądałem tak nie miałem. Główną substancją aktywującą układ nagrody, takim nośnikiem informacji o tym, że w danej sytuacji czujemy się dzień dobrze, czujemy się dopamina, no. Każdy nowy obraz, krótki film, nowa treść odbierana przez media społecznościowe też uwalniają dawkę dopaminy. Mózg staje się łakomy, szuka okazji... No w sumie ciekawe, że na przykład jak puszczam sobie koreankę, czy ja na przykład wtedy rozpieram sobie dopaminę, to też ciekawe. Nie, czy ja na przykład kliknę tutaj i dopaminę? Nie. A tu? Oj, tu może akurat. A tu? Nie. A tu? No i tu se rozpierdasz dopaminę, jaki basenik ma fajny. Tu na pewno rozpierdasz dopaminę. Nie widać dupcie. O, tutaj dopaminę sobie rozpierdasz. Nie no, otwarty związek to nie dla mnie. To jest jakaś totalna... Otwarty związek to jest jakiś kurwa... Dziwny. No właśnie przez dopaminę, tak. Ale wiecie czemu, czym to się wiąże? Bo czemu istniesz takie jak otwarte związki, człowieku? Bo ludzie się nudzą z jedną osobą, człowieku, ich to nudzi. Mają zryty łeb dopaminą. Rel. I właśnie to przez p***no. To wszystko przez p***no. Przyłapałam na piciu z sedesu. Jak się idę myć, kończy się myć, to on wchodzi pod prysznic i liże tam. On ma wodę, on ma świeżą wodę. I woli sedesu. Diables, racuch, kot. Nie. Diables pije wodę z sedesu, no, kurwa. Zwyczajenia, może tak go wychował. No jak nic, dajesz szukam powodu! Ej, nie lubię tak jak się nazywa taka podłoga, to jest parkiet, mi się to nie podoba. Wiecie jak jest najlepsze podłoże? Żelbeton, człowieku. Żelbeton! Nie, żelbet! Ej, ostatnio rozmijałem, czy bagieta potrafi zamontować klimatyzację? Karton, gips? Ma gówno? No nie wiem, możemy tak dyskutować. No nie wiem, bez sensu. A widzieliście to? Czekaj, wejdę tu, wejdę w profil i Bartek to ja wczoraj napisał tak. Uwaga, patrzcie, co Bartek to ja. Unpopular opinion, gówno w smaku niedobre. Ale śmieszne. Bo... oglądamy, bez kit, oglądamy Bagietson ETS Euro Truck Simulator 2. Bo czekam na jedzenie, póki... O, ja pierdolę, to jest banger, nie? Kurwa, ktoś mnie wyprzedzą. A, idzie twardo, ajajajajaj. Jędrzej, ty... Jędrzej, ty chuju! Jędrzej, jesteś reportowany! Report śmieciu! Blocking, okej! Okay. Report poszedł, k***a, cwaniaku jebany! Bryz, blok... EJ! Kurwa, Jędrzej! Co on gada? Ja pierdolę, to jednak nie jest banger, kurwa! Ja pierdolę, no... Aj, kurwa! A, tam chodziło może o tego w sumie, że wiesz, w auta jechali, tam są, pod kierownicą. Kurwa, sorry Twix. Co do siebie? Nie pisz tak Ripson, kurwa. Co na to? Ryba, na przedawnicę, jeszcze raz tak napiszesz, to ja czytam. Przecież on nie umie czytać, a? Spierdalaj Ripson, wypierdalaj. Ukręć mu nogę, ale on nawet nie umie czytać. Chory jestem, nie wiem. Stówka na dobry początek. Fajnie, że Cypek ma okazję na zobaczenie kawałka Polski. Na wózek! Kurwa, to też się dorzucę. Czy dać mu do łapy? Nie, no do łapy kurwa chyba. Dam tyle, ile zarobiły kurwa shortsy. Poszło. No halo, donate nie doszedł, kurwa. Ty kurwa, no wysłałem donate'a i się nie wysłał. Poszło 2K, kurwa, na daremno. Jest! Oddaję za shortsy. Aha, ile wysłał tym Ryptonem, bo ja nie widziałem. Ty Ryptonem aha. Wysłał, ale nie wiem ile. Ty Ryptonem wysłał 2000. Kula. O kurwa! Są 2000 złotych! Co ty gada? Są 2 koła ci wysłał. Dziękujemy! Mordę, dzięki mordeczko! Zdrawiam cię! Tylko, że to poszło na wózek, a nie kurwa donaty dla typiarek! Nie no, bo Ripson pisał... A bo Ripson pisał ukręć nogę! Ryba! Ukręć nogi! Nie, no na wózek, na wózek, no dałem tyle, ile shorty zarobiły z Cypkiem, no to i tak jest trochę nieuczciwe, no ale
Dwa. Nie jestem fundacją charytatywną. Czekaj, zaraz wam powiem, że zrobił shortsy z cypurem. No! 2,293, 2,493. No dobra, to mu jeszcze żarcie postawię, żeby nie było. Proszę bardzo. To mu jeszcze żarcie mu postawię w Katowicach i będziemy kwita. O, 2K bol wielkiego milionera. Ja kur... Ja teraz mieszkanie kupiłem. My nie mamy co jeść, będziemy tynk ze ścian jedli z oliwką. Jutro na przodzie nie wiem co robimy. Rybson miał zaplanować cały dzień. Aha, bez kitu? Mieliśmy razem zaplanować. Ja nie wiem, no ale człowieku, w Katowicach nic nie ma do zwiedzenia. Możesz zwiedzić kopalni Guido. Co to będę go do kopalni Guido brał? Dobra, gdzie mam ich zabrać? Mogę zabrać na jedzenie, tak? Na jedzenie mogę ich zabrać. Park trampolin, no chyba nie. Może mogę go zabrać do Bajkolandii. Jak to się nazywa ta Bajkolandia, pany? W Katowicach. Legendia, o, do legendii mogę go zabrać. Legendia. Wejdziemy na diabelski młyn czy coś? Atrakcje. Ptasi patrol, leśna wyprawa, kino XD, magiczne kołniki. Tymczasowo zamknięt. Gdzie tymczasowo zamknięte? Gdzie? Aha, temporary closed. No to fajnie, nie? Nie ma co robić w Katowicach. Możemy pójść na Mariacką, możemy pójść, nie wiem, do Sfinksa. Sfinks w Katowicach, bardzo fajne miejsce. Do zoo go weź. Ale ja mówiłem do zoo, to zoo mówili, że we Wrocławiu będzie zoo. No co ja mam kur... No to mówię, do Sfinksa pójdzie, dzięki Sestan suba. Możemy pójść, ej, a kurwa, poszli do tego? Do planetarium? Spoko pomysł, czy nie? PPW? Najlepsza atrakcja w Katowicach jest w Chorzowie, no, to jest aglomeracja śląska. Piri piri test zrobimy, o, piri piri kebab test. Do kasyna? To jest twoje zdanie, kolego, moje zdanie jest dokładnie inne. Takie jest twoje zdanie. O kurwa, 5000? O kurwa, ty, dostaliśmy właśnie 5000 złotych do najedad, nitrozyniaka, ty tak. Ale go jutro ja mówi tak, dostałeś 200 do donata. Ja mówię, ale dla suchara, taki smutny się nie będzie mówił tak. No to gratulacje, suchar, gratulacje. On tak gada dla moderatorów, bo na przykład donate dla moderatora. A on mówi, no to gratulacje, Raymond, gratulacje. No fajnie, Raymond, no spoko. Nie, no weź sobie. Ja teraz mieszkanie, ja powiem tak, nie mam najwięcej pieniędzy w swoim życiu. Nie chcę zejść poniżej pewien próg, który sobie wyznaczyłem. Jak nie uzbieram na wózek, to sfiluję do końca. Ale jak tak, to pozwólmy ludziom działać. No ja dałem 2000, kurwa, ja też dałem dużo, no przestańcie już, no. Przecież nikt mi nie kazał, sam dałem z własnej woli. Dobrze wiesz, że cię uzbierają, no może uzbierają, no. Jak nie, to na kurwa pójdziemy. Sknerson. Ale kurwa. To ile ja mam mu dać, żebyście byli zadowoleni? Może, ej, może kurwa. A ja mu to mieszkanie dam! Ej, może ja mu to mieszkanie dam? Tak, tak, zrobimy! Mieszkanie na start, na dobry start! Ej, ja nie wiem jak to jest tą główną, ja tą Shinny to cały czas na głównej widzę. Nie, że mnie to bolało, znaczy trochę boli to, że mnie tam nie ma, ale k***a, jak to działa ta główna? Bo ja słyszałem, że to jest raz na 6 miesięcy możesz tam się zgłosić, k***a. Jak to działa? Nie ma Twitch staff, ludzie od stycia są ci sami? Serio? To bez sensu. No to jest taki free elo, bo, no, na sponsorze, no to jak mają zweryfikować to, nie? Wiesz co chodzi? Ale główna to w ogóle powinna zostać wyjebana. Główna to w ogóle jest totalna tragedia, bo główna to jest oszukiwanie sponsorów. Tylko i wyłącznie, bo na co patrzy sponsor? Sponsor patrzy na to, jaką masz średnią widzów. A taki widz z głównej? No to ja się teraz liczę jako widz Shinny w tym momencie. To jest takie oszukiwanie ogólnie. Ja z tego nie korzystam. Chyba raz tylko byłem na głównej. Mi Jasmine dała na sam koniec tego, swojego stażu. Napisała tak, że pozdrawia i mrugna oczkiem. Ale tak, no to jest totalne gówno. Bog ze 4K dla sypka. O, bog tam. A a jak go pytałem, pytałem, czy go pozdrowię, to go nie pozdrowił. I teraz dopiero jak jest live i jest dużo widzów, to go pozdrowił. Ale to jest szuja, nie? Normalnie go pytałem, czy go pozdrowi, po prostu go spytałem. Niesamowite, k***a. Ja wiele. To tam już jest śmieszne. Nie, w sensie, to jest... To akurat jest zabawne, nie? No bo no, wpłacił to wpłacił, no zadowolony, nie? Ja jestem, cypek jest, suchar jest, wszyscy są. Ale to takie, wiesz, jak nie było dużo widzów, to nie chciał pozdrowić. Pasek ocieplenia wizerunku? No nie, no po prostu dlaczego mi wtedy nie napisał, że na przykład nie ma czasu albo coś, tylko osrał. Nawet nie odpisał potem. No tak dziwnie, no nie, to z mojej perspektywy to f***nie wygląda. Box del Baron, jest. Napisałem tak, siema, znasz mikrocypka? Nie odpisał. Ja myślałem tak, aha, spoko, masz wielkie fana. On napisał, mordziu trenuje, napisałem, stary, to jest twój największy fan. Myślałem, no dobra, wiem kto to, ale on jest jakiś mały, nie? Myślałem, w sensie fizycznie czy zasięgowo? Naraz specjalny mikrocypka, pozdrowienia, musisz, ziomeczku, i świetnie mi nie odpisał. No tak by nie mogę być zły na to, nie? No bo tak by, no finalnie kasa zostaje, ale nie wiem. Postawa Boxdelowska, ona się nigdy nie zmieni po prostu. I takie są fakty. No choćby on mówił, że jak wróci stary Boxdel, to coś tam dojedźcie mnie, coś takiego. To się nigdy nie zmieni przecież i wszyscy o tym wiedzą. No Wardęga się ukrywa w lesie. W sensie nie, Wardęga na wakacje pojechał. No wiesz, mi się wydaje, że on akurat to ma zmęczony beret, nie? No bo ja nie uważam, żeby, wiesz, dużo ludzi uważa Wardęgę za cwaniaka na przykład, a ja go lubię. Jesteś tylko ludźmi, każdy popełnia błędy, ale ogólnie gość robi dobrą robotę, imo. On to jest cwaniakiem, że ktoś Wardęga, tak?
nie wiem, no. Do robota odpalisz na swojego ziomka, no dobra, ale to jakby, to co miał zrobić, nie? To też jest dosyć trudna sytuacja, no bo nie może udawać jakby, że nie zna sytuacji, w sensie, że nie wie nic o sytuacji, no bo tak jakby wie, przygotowuje materiał, to jest trudna sytuacja. I tak jakby, czy finalnie już musisz go skreślić, Bombela? Nie podobał z Pandorą, a Konopski podobał? Bóg powinien być skończony. Ani Buddha nie jest skończony, ani ten MTG, czy jak on tam się nazywał. Największe zmierzenie w to, że jest inaczej. Buddha, nie wiem, no to był sobie przykład, nie wiem, Arquel, każdy może tam, nieważne co kto od Fagata, choć Dis, nie wiem, cokolwiek, Riak, Arquel, nie skończysz się nigdy w necie, tworząc treści. Tylko jedna rzecz, którą możesz skancelować i to jest algorytm. To jest jedyna rzecz, którą możesz skancelować w Polsce. Algorytm. Kto ogląda Ślickiego typa? Ksajo? Gdzie Ksajo na Ślickiego? Jest bezwzględny, ale on jest szczery. Szczery aż do bólu. Your session has expired, please log in again to continue. Ale ono nie było kupione. Ono nie było kupione. Wcale nie było? No nie było. Ono nie było kupione. Przecież ja je levelowałem na streamie. Ja to normalnie na streamie wszystko robiłem. Gdzie mogę się o to... On normalnie był ręcznie ekspionem, what? To było normalnie ekspionem, jaki botting, kurwa, jaki botting? Normalnie było na streamie ekspione. Ja je stworzyłem na streamie, ja je ekspiłem na streamie. Mnie normalnie dostałem za this account has been permanently banned due to use of inappropriate third part software known as botting. This kind of behavior causes severe damage to our community and this action will not be reversed. Aha, że nie będzie tak reversed, tak? If you need assistance, please submit a request. What? Nic nie działa z tego, każdy link nie działa z tego, what? Żaden link nie działa z tego, kurwa. What? Gdzie ja miałem się tylko, nie wiem, ale gdzie ja mam się w ogóle odwołać od tego, albo coś? Słuchaj, pa, klikam w ten link, wyskakuje to, klikam w ten, nic nie wyskakuje, what the fuck? Dosłownie każda gra była, to wszystko było na lajcie. A tu nie ma wszystkich gier, mi się wydaje, bo ja grałem więcej tych gier. O co chodzi? Nie jest napisane za botting, to nie było botowane! Nie no, wysiadamy kurwa! Botowane było kurwa! Niby w jaki sposób? Jak bot robi takie kurwa niby skory? Dajcie mi bota kurwa, który robi takie skory! Boty kurwa, boty! Ja kurwa, znajdę boty! Nie, przetiketa, nie wiem, no na przetiketa no kurwa, no co mam zrobić? Ale nie może, ale w sensie chodzi o to, że tak jakby to nie może być, to konto nie było botowane! To jest niemożliwe, tak jakby to jest niemożliwe! Jedyny third part pro, jaki używam w Lulu, to jest Logitech G-Hub i Blitz! Na wszystkich kontach! Czym jest botting? No botting to jest na przykład... OPG... To jest na przykład botting. Gdy wejdziesz na mikro Gaia i wejdziesz na przykład na grę Tristanom. I tu jest kurwa. Pa, Zaya i Jin, i Caitlyn. Szósty level, w 11 minucie. I dziwnym trafem, kurwa, chłopy, kurwa, intra wpierdają. To jest bot. No chuj, no pomyślcie, dobra, no chuj, no, odbanują mnie. Muszą mnie odbanować, to nie było botowane, muszą mnie odbanować, to nie było botowane. No nie wiem, nie? No wziął najlepsze skrzynki na rynku, ale chodzi o moralność, tak? Który mówił, że, żeby mu, nie wiem... przypomnieć, że jest, no nie wiem, on mu gadał różne rzeczy, nie? Gadał przeróżne rzeczy, jak mówił, że nie weźmie skrzynek i tak dalej. Mówiłem. A potem mówi, że liczby go przekonały. No i to no. Jest właśnie taki przykład największego hipokryty, nie? No. Nie ma nic za, no szczerze, Rysa nie ma nic zagadania jak po czymś takim. Nie no, ja się zgadzam. Ja się czytałem jak syn, a ja nie potępiałem, żeby nie było, ja nie mówię tak. Skrzynki coś, ja sam przecież miałem kidropa, żeby nie było, bo tak to ma wydźwięk. Sam miałem kidropa. Potem mówię tak, no nie wezmę. I nie przekonali, bo znaczy, że i tak. Wszyscy biorą, też wezmę. Nie, z skrzynkami? No powiem tak, nie będę wam walił w p***e, no ja was nie będę walił, no. Dostałem za 2 miesiące, dostałem tak pojebaną ofertę, bo jaki był problem ze skrzynkami? Ja przecież miałem kidropa. Nie, w ogóle nie neguję tak jakby tego. Nie neguję tego. I potem była dyskusja, była Kasix i Wysocki na czacie. Kasix była mocno przeciwko, Wysocki był mocno za. Ja byłem gdzieś w centrum, bo tak mówię, k***a, no dziwnie, nie? Dostało bana. I tak minął czas, no nie wiem ile od tego minęło, z parę miesięcy. No i tak ludzie mi pytali, chcesz skrzynki, ja mówię, odpuszczam. No i ostatnio się pojawił temat znowu, dostałem, no nie będę mówił, pojebaną kwotę, no pojebaną, nie wiem czy mogę zlikować, dostałem pojebaną kwotę, astronomiczną wręcz. Chore pieniądze, za które człowieku, moi rodzice muszą ciężko pracować, a ja po prostu postreamuję. Zapytałem tatę co myśli, tata powiedział tak, synek, ja się na tym nie znam, ale kwota jest totalnie pojebana. Po dużym skrócie. No i ja się zgodziłem. Mówię wam, pa! Dzisiaj wszedł widz i napisał tak, że fajne konto ekspiuje na botach, wieczorem będziesz miał po koncie. No k***a był taki, poszukajcie woda, niech ktoś to poszuka. Normalnie był taki chłopek, jakoś zrańca. Ja mówię mu tak, że normalnie levelowane było ręcznie, na streamie nawet. A on mówi tak, zobaczymy. I ja k***a bana dostaję. No nie, mi się po prostu wydaje, że chłop zgłoszenia wysyłał. I normalnie kurwa
Przeszło. No nie, tak zastanawiam się, czy za mas reporty może konto zlecieć. Tak by, czy dużo reportów od tego zależy. Imo, tylko dwa czasy. Albo ten widz wysłał jakoś dużo reportów i to po prostu dostałem bana za to. Albo trafiłem na jakiegoś chłopka, jakiegoś partnera z innego kraju i on bolała go dupcia o to, że wpierdolił i mnie zgłosił i mnie zbanowali, bo widzieli intro. Dlaczego parówki pakowane są po 5 sztuk, skoro w dupie mieszka... A, idę, dobra. No i tyle. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie, jello, pa!